kilkanaście tygodni temu zwrócili się do mnie młodzi ludzie z pomocą w zatrzymaniu ekspresu w Ciechanowie, ekspres, który jedzie z Warszawy do Gdańska. Poprosili mnie, żebym wsparł ich akcję społeczną, żebyśmy rozpoczęli to wspólne działanie apolityczne, żeby zatrzymać ekspres w Ciechanowie, który może usprawnić życie mieszkańców Ciechanowa, nie tylko Ciechanowa. Tutaj przed Państwem jest kilkadziesiąt kopert, dokładnie 60 kopert, w których do wszystkich władz samorządu, do prezydenta miasta Ciechanowa, do radnych sejmiku wojewódzkiego, do radnych powiatu, do radnych miasta z prośbą, żeby była to akcja apolityczna, która ma służyć mieszkańcom Ciechanowa, żeby mieszkańcy Ciechanowa każdego dnia łącznie oszczędzili 80 minut podróżując z Warszawy do Ciechanowa i z powrotem, albo z Ciechanowa do Warszawy i z powrotem, lub do Gdańska i z powrotem. 80 minut każdego dnia mogą ludzie zaoszczędzić, jeżeli maszynista naciśnie hamulec i zatrzyma się tutaj ekspres w Ciechanowie. Na naszej petycji minuty nie ma żadnego znaczku politycznego. To nie jest akcja partii politycznej, żadnego stowarzyszenia. Poprosiłem wszystkich parlamentarzystów ziemi ciechanowskiej i ciechanowsko-płockiej, żebyśmy wspólnie zatrzymali ten oto pociąg w Ciechanowie.